niezależne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Minęła 18.30. Dobry wieczór. Pora na najważniejsze informacje z naszego regionu. Oto co dziś w programie. Cała lewica na Opolszczyźnie dostała mniej głosów niż akurat ja. Natomiast jak oceniam w skali kraju? No, niedobrze oceniam. Ten próg 5% stał się tylko formalnym, natomiast trzeba było sięgnąć co najmniej 8-9%. Aby mogli zmierzyć się z takim torem, aby mogli uwierzyć, że rzeczywiście ten etap rekrutacji jest dla nich, że te marzenia są na wyciągnięcie ręki i że nie należy się bać, a rzeczywiście o nie walczyć. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane ze wszystkich okręgów wyborczych. Niedzielne wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z 35% poparciem, ale to dotychczasowa opozycja ma największe szanse na sformowanie rządu. Trwają rozmowy koalicyjne zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Dominik Cierpioł. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Teraz ruch jest po stronie prezydenta. Będzie desygnował kandydata na premiera, będzie wskazywał osobę, której powierzy misję tworzenia rządu. No i zgodnie z zapisami konstytucyjnymi rozpocznie się proces poszukiwania większości parlamentarnej. Czasami tę większość jest łatwiej znaleźć, czasami trzeba trochę głębiej poszukać. To oznacza, że najbliższe tygodnie będą czasem trudnych politycznych rozmów. Ten obecny rząd będzie jeszcze mniej więcej przez jakieś 2 do być może 3 miesięcy, a potem zapewne w grudniu lub najdalej gdzieś na początku przyszłego roku kalendarzowego będzie już nowy rząd wyłoniony z tych prawdopodobnie 3 formacji. Platforma Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica rozmawiają o stworzeniu wspólnego rządu, choć nie ma wśród nich zgody co do tego, kto powinien być premierem takiego gabinetu. Z badań opinii publicznej wynika, że nawet 20% wyborców Platformy Obywatelskiej mu nie ufa. Poza tym ma duży elektorat negatywny. Platforma Obywatelska chce jednak, by to Donald Tusk został nowym premierem. Ja myślę, że kandydat na premiera jest jeden. To ten z liderów partii opozycyjnych, który zgromadzi największy kapitał, powinien być kandydatem na premiera. Kancelaria prezydenta sugeruje, że głowa państwa uszanuje decyzję prawie 8 milionów wyborców Prawa i Sprawiedliwości i powierzy to zadanie premierowi zwycięskiego ugrupowania. Pan prezydent 8 lat sprawuje swój urząd, zna swoje obowiązki, ale czuje też odpowiedzialność przede wszystkim za sprawy Polski. Wykona swoje obowiązki konstytucyjne w taki sposób, który uważa za najlepszy dla Polski. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaapelował do prezydenta o rozpoczęcie procedury wyłaniania nowego gabinetu jak najszybciej. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Także prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Kancelaria prezydenta informuje, że prezydent nie zamierza ani przyspieszać, ani opóźniać swoich decyzji. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. 5 mandatów dla Platformy Obywatelskiej, 4 dla Prawa i Sprawiedliwości oraz po 1 dla Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Tak wygląda opolska ława w Sejmie. 9 parlamentarzystów przedłużyło swoje kadencje, jednak nie brakowało niespodzianek. Wojciech Bulasz. Najwyższy wynik Koalicji Obywatelskiej w województwie opolskim i wprowadzenie do Sejmu 5 posłów. Tomasza Siemoniaka, Witolda Zębaczyńskiego, Tomasza Kostusia, Rajmunda Millera i Danuty Jazłowieckiej nie był największym zaskoczeniem tej kampanii. Teraz KO apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy. Żeby powierzyć misję utworzenia rządu tym, którzy te wybory wygrali. A wygrała demokratyczna opozycja, bo łączna ilość głosów Polek i Polaków oddanych na Koalicję Obywatelską, na Lewicę, na Trzecią Drogę, absolutnie bije na łeb, na szyję Zjednoczoną Prawicę. Paweł Kukiz był wyborczą lokomotywą Prawa i Sprawiedliwości. Poza nim sejmowe mandaty uzyskali Marcin Ociepa, Katarzyna Czochara i Janusz Kowalski. Mandat straciła Wioletta Porowska, więc jedynka listy czuje niedosyt. Cała lewica na Opolszczyźnie dostała mniej głosów niż akurat ja. Natomiast jak oceniam w skali kraju? No,
niedobrze oceniam, dlatego że po prostu nie utrzymuje Zjednoczona Prawica władzy. Będzie raczej bardzo ciężko z pozyskaniem koalicjanta. Największym zaskoczeniem tej kampanii był bardzo dobry wynik Adama Gomoły z Trzeciej Drogi. Najmłodszy, bo zaledwie 24-letni poseł Sejmu 10 kadencji zdobył niemal trzykrotnie więcej głosów niż kolejna osoba z tej samej listy. Te 60 mandatów to jest ta wartość dodana, którą trzecia droga wniosła, walcząc bardzo często na odcinkach frontu, które do tej pory nie były przez opozycję, przez demokratyczne siły obstawione. Dużym szokiem dla wielu mógł okazać się fakt, że lider koalicyjnego PSL-u do Sejmu się nie dostał. Dobrego humoru jednak nie traci. Bardzo dobre wyniki zarówno Adama Gomoły, jak i pozostałych kolegów, koleżanek z Polski do 50 i nasze, bo też ponad 7 tysięcy głosów. Dla mnie to chyba rekordowy wynik PSL-u, członka PSL-u tutaj w regionie. Lider ludowców uległ jedynce z listy Konfederacji. Włodzimierz Skalik rzutem na taśmę dostał się do parlamentu. Ogólnopolski stan posiadania partii to 16 mandatów. Nie mamy tak zwanej mniejszości blokującej, ale jesteśmy przekonani, że będą takie momenty, gdzie będziemy mogli uczestniczyć w różnego rodzaju debatach, dyskusjach, rozgrywkach politycznych. Niespodzianki nie było za to na liście Lewicy. Mandat po raz drugi trafił do Marceliny Zawiszy. Tutaj trzeba tak naprawdę zrobić to, z czym borykają się wszystkie powiaty w Polsce, czyli dofinansować system ochrony zdrowia, zwiększyć wycenę świadczeń medycznych tak, żeby szpitale powiatowe się nie zadłużały. Wszystkich jednak zaskoczył bardzo niski wynik mniejszości niemieckiej. Po raz pierwszy w III RP przedstawiciela tego ugrupowania zabraknie w Sejmie. Wojciech Bulasz, Kurier Polski. Jak usłyszeliśmy przed chwilą, po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej w Sejmie nie zasiądzie poseł mniejszości niemieckiej. Aby zdobyć mandat poselski na kandydata mniejszości, musi zagłosować minimum 5% wyborców w naszym regionie. Jednak tym razem to nie wystarczyło. Mniejszość niemiecka prawo do posiadania swojego przedstawiciela w Sejmie ma od 1991 roku. Aby poseł mniejszości się w nim znalazł, lista na Opolszczyźnie musi zdobyć minimum 5% wszystkich głosów. Ale w niedzielnych wyborach spełnienie tego warunku nie wystarczyło. Jednym z głównych powodów to bardzo wysoka frekwencja, która spowodowała, że rzeczywiście ten próg 5% stał się tylko formalnym, natomiast trzeba było sięgnąć co najmniej 8-9%. Dalej, polaryzacja jednak wyborców w głosowaniu, czyli decyzja albo głosuje za pozostawieniem rządu, czyli Zjednoczona Prawica, czy też głosuje na opozycję demokratyczną, czyli idziemy w kierunku zmiany rządu. Ryszard Galla był posłem mniejszości niemieckiej od 2005 roku przez 5 kolejnych kadencji. W tegorocznych wyborach lista, której przewodził, zdobyła 25 778 głosów, z czego 8743 zostało oddanych właśnie na Gallę. Ze względu na rekordową frekwencję do zdobycia mandatu posła zabrakło jednak 3000 głosów. To rzeczywiście szok i niedowierzanie. Natomiast wie pan, społeczeństwo polskie, społeczeństwo opolskie w szczególności się starzeje, wyludnia. No i tego niestety doświadczyła bardzo boleśnie mniejszość niemiecka. Nie uzyskanie mandatu przez przedstawicieli mniejszości jest swoistym ewenementem. Po raz pierwszy od 32 lat poseł tej grupy narodowościowej nie znajdzie się w Sejmie. Zadowolenia z tej sytuacji nie kryją przedstawiciele środowisk konserwatywnych z naszego regionu. Dobrze się stało, że mieszkańcy Opolszczyzny nie wybrali przedstawiciela mniejszości niemieckiej do polskiego Sejmu. Warto tutaj zawsze zaznaczać, że lista mniejszości zwolniona jest ogólnopolskiego progu wyborczego, ale musi uzyskać odpowiednie poparcie w danym okręgu wyborczym. Ogromny odpływ wyborców mniejszości niemieckiej związany z działalnością pana Ryszarda Galli tłumaczy przede wszystkim niejasnym i zawiłym stanowiskiem mniejszości niemieckiej, chociażby w sprawie przymusowej relokacji. Rolę emisariusza mniejszości niemieckiej w Sejmie chce zastępczo pełnić przedstawiciel Polski 2050. Co mogę zadeklarować w swoim własnym imieniu i imieniu całej Polski 2050 i Trzeciej Drogi, to to, że mimo tego, że poseł mniejszości niemieckiej nie znalazł się w polskim Sejmie, to w tym Sejmie będzie osoba reprezentująca sprawy mniejszości niemieckiej, mniejszości śląskiej, każdej mniejszości tutaj z regionu opolskiego. Pomimo braku miejsca w Sejmie, Ryszard Galla nie planuje przejść na polityczną emeryturę.
Nie ukrywam, że chciałbym na pewno w dalszym ciągu pracować na rzecz środowiska mniejszości niemieckiej i także innych mniejszości, bo przez te lata wypracowałem sobie taką pozycję bycia ambasadorem także innych mniejszości. Słowaków, których pozdrawiam, Romów opolskich, których także pozdrawiam, czyli jest dużo roboty do zrobienia. W województwie opolskim na podstawie ostatniego spisu powszechnego przynależność do mniejszości niemieckiej deklaruje 106 tysięcy osób, co przekłada się na 11% mieszkańców naszego regionu. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. A w tym serwisie zobaczą Państwo jeszcze między innymi. Bardzo mnie interesuje budowa człowieka i mięśnie, które tak w niesamowity sposób działają i noszą całe nasze ciało. Czy Koalicja Obywatelska, jeśli obejmie władzę, dotrzyma złożonych obietnic? Do tej pory nie było to mocną stroną formacji Donalda Tuska, co przypominają polityczni konkurenci. O wadze danego słowa w polityce Maciej Wójtowicz. Zaledwie kilka tygodni temu w Sopocie, odnosząc się do pieniędzy z KPO, Donald Tusk swoim wyborcom złożył niezwykle konkretną obietnicę. Dzień po wyborach, dzień po zwycięstwie. Pojadę i te pieniądze odblokuję. I wszyscy to odczujemy. Minęły już jednak dwa dni od zakończenia wyborów, a Tusk do Brukseli się nie udał. Podwładni mistrza łamania obietnic mają jednak wielką wprawę w usprawiedliwianiu swojego szefa. Nie został jeszcze powołany nowy rząd z jednej strony, a z drugiej strony pan Donald Tusk nie został jeszcze asygnowany na premiera. Więc musimy poczekać do tego wyboru, żeby mógł już podpisywać wszelkie dokumenty dotyczące ściągnięcia pieniędzy KPO. Donald Tusk doskonale wiedział, że dzień po wyborach nie będzie premierem, a jednak złożył tak bałamutną obietnicę, nie pierwszą w swojej karierze. W czasie kampanii w 2007 roku zapowiadał. Praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci. A dobrze zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo. A potem płace w budżetówce całymi latami były zamrożone. Jak nigdy wcześniej i nigdy później w trzeciej RP. Równie pusta okazała się obietnica uproszczenia i obniżenia podatków PIT, VAT i CIT do poziomu 15%. Jedyną zmianą, jakiej dokonał Donald Tusk, był wzrost VAT-u z 22% do 23%. Dopiero rząd PiS obniżył podatki. Stawka CIT wynosi dziś 9%, a PIT 12% i to przy 10-krotnie wyższej niż za Platformy kwocie wolnej. Opozycja od niedzielnego wieczoru wyborczego składa za to deklaracje, mogące budzić obawy milionów polskich rodzin. Mogę już chyba zaryzykować to, żeby powiedzieć, że 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość. Rozdawnictwo to 500+, 13 i 14 emerytura, a może rekordowo niskie podatki. Koniec dodrukowywania pieniądza, pustego pieniądza, bo potem właśnie takie rozdawnictwo, szczególnie intensywne w czasie kampanii wyborczej, odbija się nam na cenach w sklepach, cenach na stacjach paliw albo brakach na stacjach paliw. Te patologie rodem z Polskiej Polski Ludowej po prostu się muszą skończyć. Argument o dodrukowywaniu pieniądza jest kłamliwy. Dług publiczny Polski względem PKB jest obecnie mniejszy niż gdy PiS przejmowało władzę w 2015 roku z rąk Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Pytanie brzmi, czy jedyne obietnice, jakich dotrzyma opozycja, dotyczą likwidacji programów socjalnych i podwyżki cen paliw, a reszta pozostanie pustosłowiem? Dzięki temu też zdobywali władzę. To pokazywało nam lata rządu Donalda Tuska, czy też Ewy Kopacz. Wszystkie propozycje, które składane były publicznie, nie były realizowane. Politycy PiS podkreślają, że w 2015 roku zrealizowali obietnicę wprowadzania 500+, obniżania wieku emerytalnego czy likwidacji gimnazjów. Platforma Obywatelska nigdy nie dotrzymała słowa w żadnej istotnej kwestii programowej. Czy tym razem będzie tak samo? Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Zapraszam. Jak czytamy w tygodniku krapkowickim, gmina Strzeleczki po raz kolejny pozyskała ogromne fundusze z rządowego programu Polski Ład. Wójt Marek Pietruszka zapowiada realizację dwóch dużych i ważnych dla lokalnej społeczności inwestycji. Podkreśla też, że ostatnie lata to wielomilionowy strumień rządowych dotacji dla Strzeleczek. O szczegółach już zrealizowanych i planowanych inwestycji można przeczytać w najnowszym wydaniu tygodnika krapkowickiego.
W miejscowości Kałków mundurowi podczas patrolu zauważyli pojazd poruszający się z nadmierną prędkością. Po dokonanym pomiarze okazało się, że kierowca bardzo znacznie złamał przepisy. Jechał 124 km na godzinę na odcinku z ograniczeniem do 50. Jak się okazało, za kierownicą siedział 26-letni obywatel Czech. Wystawiono mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane. W Osinach na ulicy Opolskiej kierowca osobowego Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, w tym jedna bardzo poważnie. Konieczne było wezwanie śmigłowca ratunkowego i przetransportowanie nim poszkodowanego uczestnika wypadku do szpitala. Czytamy na portalu opole.tvp.pl. Przed godziną 8 służby otrzymały wezwanie do pożaru domu przy ulicy Wyczółkowskiego w Opolu. Ogniem zajęła się kanapa, a przebywający w środku mężczyzna sam próbował ją ugasić, w wyniku czego doznał oparzeń ciała. Przybyli na miejsce strażacy, udzielili poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a pogotowie zabrało go do szpitala. Z domu uratowany został także pies, którym zajęli się sąsiedzi. Czytamy na portalu opole.tvp.pl. Opolscy stróże prawa zachęcają młodzież do wstępowania w ich szeregi. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu zorganizowali dziś test sprawnościowy niezbędny do ubiegania się o prawo wstąpienia do służby. Zmierzyli się z nim licealiści, a ich zmaganiom przyglądał się Maciej Wójtowicz. Ogromna dawka adrenaliny na niecodziennej lekcji WF-u. Na zajęciach wychowania fizycznego maturzyści klas Mistrzostwa Sportowego w 9. Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Opolu zmierzyli się ze sobą na przygotowanym przez policjantów teście sprawnościowym. Zbudowaliśmy dla nich tor, jaki musi przejść kandydat do służby w policji, po to, aby mogli zmierzyć się z takim torem, aby mogli uwierzyć, że rzeczywiście ten etap rekrutacji jest dla nich, że te marzenia są na wyciągnięcie ręki i że nie należy się bać, a rzeczywiście o nie walczyć. Dzisiejszy tor był pierwszym z 6 etapów egzaminu sprawnościowego, jaki trzeba przejść w szkole policyjnej. Uczniowie na trasie pod czujnym okiem instruktora pokonywali na czas liczne przeszkody i zadania. Zaczynamy od startu, od słupków, od przewrotów, przeskakujemy przez kozła, rzucamy piłką, lekarską oraz jest najgorsze, to wszyscy mają chyba najproblem z tym bieg wahadłowy. Dla tych maturzystów treningi to nie pierwszyzna, ale i dla nich tor przygotowany przez stróżów prawa był nie lada wyzwaniem. Mimo to uczestnicy pobili wszelkie dotychczasowe rekordy, pozostawiając w tyle o wiele starszych od siebie rekrutów. 56 sekund na cały tor. Tyle się zajęło jego przejście. Jakie uczucia? Jak się ćwiczyło? No co mam powiedzieć? Tor nie był... Był ciężki, ale z tego, że trenuję piłkę ręczną, się wyszedł taki wynik. To jest większy wycisk niż podczas treningów? Taki właśnie trening policyjny? Tak, to jest dużo większy wycisk, bo to jest jakby jednostajnie, tu nie ma przerw, tylko trzeba cały czas w ruchu być, a na treningu wiadomo, jakaś przerwa na picia. Dzisiejsza aktywność miała przede wszystkim zachęcić maturzystów do wstępowania w szeregi policji i dbania o rozwój tężyzny fizycznej. Sądząc po uśmiechniętych twarzach licealistów, zabawa była przednia. Fajne doświadczenie na pewno. Możemy też zaczerpnąć trochę wiedzy od naszych kolegów i koleżanek z mundurówki. Myślę, że niektóre osoby mogą się na to skusić. Każdy następny chciał mieć czas lepszy od poprzedniego kolegi. To jest zdrowa rywalizacja. To pokazuje, że ten sport jest dla nich ważny i o tą kondycję trzeba dbać, niezależnie od tego, jaką w życiu drogę wybierzemy, jaki zawód chcemy w przyszłości piastować. Po prostu dbajmy o swoje zdrowie i swoją kondycję. Przed przystąpieniem do prawdziwych policyjnych testów sprawnościowych warto spróbować swoich sił na podobnym torze. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Warsztaty fryzjerskie, z grafiki komputerowej, pokazy chemiczne, zajęcia sportowe, gry i zabawy językowe. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Opolu uczniowie szkół podstawowych odkrywali swoje talenty i przyglądali się różnym zawodom, aby wybrać najlepszą dla siebie ścieżkę kariery. To nie zajęcia w Szkole Czarodziejów, ale w Laboratorium Chemicznym w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu. Do niedawna była to jedyna szkoła w województwie kształcąca w specjalności technik-analityk. Chemik to zawód z potencjałem. Chemik może pracować tak właściwie wszędzie, gdzie jest potrzebne potwierdzenie czegoś, czyli w kontroli jakości, w przemyśle, w przeróżnym przemyśle, w przeróżnych sektorach przemysłu. Wiedziałam, że chcę robić coś z chemią, że to jest interesująca mnie dziedzina i dalej chcę też się kształcić w tym kierunku. Czy to jest zawód przyszłości? Czy jesteś pewna, że znajdziesz zatrudnienie?
Och, na pewno, bo jest mało osób interesujących się chemią. Młodzi stawiają nie tylko na wiedzę, ale też doświadczenie, które można zdobyć podczas praktyk i stażów. Klucz do sukcesu tkwi jednak w pasji. Bardzo lubię angielski. Chciałabym na przykład zostać tłumaczem, albo się na przykład komunikować z innymi osobami, albo też chciałabym iść na kierunek grafika. Chciałabym zostać w przyszłości fizjoterapeutką, bo bardzo mnie interesuje budowa człowieka i mięśnie, które tak w niesamowity sposób działają i noszą całe nasze ciało i no po prostu mnie to fascynuje. Chciałabym zostać psychologiem dziecięcym, ponieważ chciałabym pomagać dzieciom i nastolatkom w swoich chorobach psychicznych i problemach codziennych. Lubię się rozwijać tam na angielski, a jeśli to by nie wypaliło, no to jakieś coś kreatywnego, może grafik. Ja wybrałam zawód grafika komputerowego i kierowałam się głównie moim hobby, którym był rysunek i animacja i ta szkoła w sumie dużo mi pomogła. To już 15. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Talent i Praca. To się opłaca. Ideą organizowania w ogóle Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest zachęcenie uczniów do odkrywania właśnie swoich mocnych stron, talentów, które będą mogli wykorzystać kiedyś w swoich pracach, swojej ścieżce kariery zawodowej. Patron szkoły Stanisław Staszic twierdził, że talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Hanna Honisz, Kurier Opolski. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Za chwilę prognoza pogody, którą przedstawi Wiktoria Marszałek. Tuż po niej rozmowa dnia. Gościem Hanny Honisz będzie dr Rafał Tkacz, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. A na kolejne serwisy zapraszam Państwa o godzinie 20.30 i 21.30. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.